drodzy mieszkańcy, chcemy Was zabrać na spacer po Przasnyszu, ale nie taki zwykły spacer, zupełnie wyjątkowy. Chcemy pokazać, jakie inwestycje udało nam się zrealizować przez 5 ostatnich lat, czyli od roku 2018 do roku 2023. Chodźcie z nami. Czy wiecie, że przez te 5 lat zrealizowanych inwestycji mamy już za, uwaga, 43 miliony 400 tysięcy, a przecież w tym roku kolejne inwestycje przed nami. Czy wiecie też, że z tej kwoty aż 18 milionów złotych, no prawie 18 milionów złotych, to środki zewnętrzne pozyskane z różnych podmiotów właśnie na realizację tych inwestycji. Znajdujemy się w samym centrum miasta, w rynku, który ma piękną tradycję, ale w rynku, który, jak przypominają sobie Państwo, do niedawna jeszcze był wypełniony betonem. I tak się u nas w mieście mówiło, że mamy zabetonowany rynek. Od tego roku, jak sami Państwo widzą, rynek wygląda naprawdę pięknie. Odeszliśmy zaledwie o kilka metrów z naszego rynku i kolejna inwestycja, którą udało nam się zrealizować. Inwestycja symbol, bo przecież od wielu lat miasto dążyło do tego, aby zwiększyć ilość miejsc parkingowych i takim miejscem miało być właśnie Joselewicza. No to proszę zobaczyć. Pamiętacie, jak to kiedyś wyglądało? A zobaczcie, jak wygląda teraz. Chodźcie dalej. Pamiętają Państwo, jak wyglądała ulica Świerczewo? Bo ja pamiętam świetnie. Najgorsza infrastrukturalnie ulica w Przasnyszu dzisiaj jest naszą chlubą i dumą. Spacerując po ulicy Świerczewo, wcale nie trzeba szukać długo kolejnych inwestycji, które zrealizowaliśmy przez ostatnie lata. Ulica w zawodzie. Pamiętamy, jak wyglądała, jak mieszkańcy pragnęli tego, aby przywrócić jej godny wygląd. No to zobaczcie, jak wygląda dzisiaj. Na naszym spacerze trafiliśmy w niezwykle ciekawe miejsce, które łączy takie drobne inwestycje i plany, jakie mamy na najbliższe lata, z tymi absolutnie najważniejszymi i największymi. Kojarzycie tą postać? To Przasznik. Przez te ostatnie lata już dwa takie przaśniki stanęły w naszej przestrzeni miejskiej, a w tym roku stanie trzeci na rynku miejskim w Przasnyszu. Chcemy, aby nasze dzieciaki podróżowały od przaśnika do przaśnika, poznając historię naszego miasta. Ale teraz zaproszę Was w nieco inne miejsce, opowiadając o absolutnie najważniejszej inwestycji w historii miasta Przasnysz. O remont Miejskiego Domu Kultury stoczyliśmy prawdziwy bój. Bój, ale trzeba powiedzieć uczciwie, że udało się. Udało się zrealizować jedną z najważniejszych inwestycji, która swoje otwarcie będzie miała już 30 marca 2024 roku. To tutaj będzie serce kulturalne miasta Przasnysz. Podczas naszego spaceru zatrzymujemy się w naszych szkołach podstawowych. I tutaj trzeba powiedzieć, że przez ostatnie lata we wszystkich, absolutnie wszystkich naszych szkołach podstawowych powstały ścianki wspinaczkowe. Ostatnie 5 lat, oprócz tego, że zrealizowaliśmy naprawdę dziesiątki ważnych inwestycji infrastrukturalnych, udało nam się też budować pewną tożsamość miejską. Oprócz tego, że powstała pasieka miejska, mamy też produkt regionalny, jakim jest chleb Przaśnika, udało nam się stworzyć kilka naprawdę bardzo ciekawych murali przestrzeni Przasnysza. Czas naszego spaceru natrafiamy na miejsce symbol. Wszyscy mieszkańcy Przasnysza pamiętają miejsce za moimi plecami. Niegdyś to była drewniana, rozpadająca się chata, dzisiaj to wspaniały parking na 25 metrów. Podczas naszej podróży musimy skupić się też na walorze ekologicznym. Tutaj, gdzie znajdujemy się właśnie, jeszcze parę lat temu nie było w zasadzie żadnego parku. Dzisiaj Przasnysz to już 3 miejsca, którym z dumą możemy powiedzieć, że mają swoje zazielenione miejsca w postaci parku. Znajdujemy się w miejscu parku imienia Stefana Cieleckiego, pseudonim Orlik. Muszę Państwu stwierdzić, że rzeczywiście wygląda on zupełnie inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Warto też zauważyć, że przez ostatnie 5 lat w Przasnyszu
razem zasadziliśmy blisko 5000 drzew. Spaceru natrafiamy na kolejne niezwykle ważne miejsce. Znajdujemy się na rondzie przasnyskich medyków. Pięknie uświeconego, ale co ważniejsze, za moimi plecami jeszcze kilka lat temu była polana. Dzisiaj to jedna z najruchliwszych ulic w Przasnyszu. Aleja Jana Pawła II. Znajdujemy się na osiedlu Północ. To tutaj przez ostatnie 5 lat udało nam się stworzyć wiele ulic. Chociażby warto wspomnieć tu o ulicy Jabłoniowej, Azaliowej, Wrzosowej i wielu, wielu innych. Ale teraz, obecnie, znajdujemy się na ulicy Magnolii. Osiedle Północ to jedno z najprężniej rozwijających się miejsc w naszej przestrzeni miejskiej. To tutaj mieszkają setki mieszkańców. Bardzo cieszę się, że udało im się stworzyć prawdziwą infrastrukturę drogową. Zapraszam Was kilka metrów dalej, bo tam za chwilę będzie jedna z najważniejszych inwestycji w naszym mieście. Cały czas jesteśmy na ulicy Magnolii, ale trafiliśmy w to miejsce nie przez przypadek. Trudami miasta Przasnysz i pracowników Urzędu Miasta Przasnysz przez ostatnie lata tworzyliśmy dokumentację projektową do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Ale co najważniejsze, jest to dla nas inwestycja modelowa. Dlaczego? Bo ponad 7 200 000 udało nam się pozyskać ze środków zewnętrznych, a całość tej inwestycji będzie kosztowało nas niewiele więcej niż te pozyskane środki z zewnątrz. Szanowni mieszkańcy, przez ostatnie 5 lat dużo mówiliśmy o tym, jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa w naszym mieście. Oprócz tego, że doświetliliśmy niemal wszystkie przejścia dla pieszych, zmieniliśmy oświetlenie w Przasnyszu, to bardzo ważnym elementem jest powstanie Centrum Monitorowania Miastem. Czy wiedzą Państwo, że niemal 100 kamer już pod czujnym okiem śledzi każdy ruch w naszym mieście? Znajdujemy się na Alei Jana Pawła II. To z tej kamery mamy statystycznie najwięcej interwencji, ale bardzo cieszę się, że policja skorzystała już z naszego monitoringu setkami godzin i udaje się wykryć jak najwięcej spraw związanych z wandalizmem. Zbliżamy się już do końca naszego spaceru, ale dwa ostatnie akcenty to infrastruktura drogowa na chyba najprężniej rozbudowujących się osiedlach w naszym mieście. Znajdujemy się na osiedlu Waliszewo. To tutaj przez ostatnie 5 lat mamy ogromny wzrost naszych mieszkańców. Mamy wybudowane ulice Świętego Krzysztofa, czy chociażby Świętej Kingi, na których się znajdujemy. I to tutaj powstały też bloki, które są domem dla wielu set naszych mieszkańców. Nasz spacer po Przasnyszu i inwestycjach ostatnich 5 lat kończymy na najnowszej inwestycji, która właśnie została zakończona. Budowa infrastruktury drogowej na osiedle Błonie. Również pozyskaliśmy tutaj bardzo dużo środków zewnętrznych na realizację tej inwestycji. To dzięki niej mieszkańcy ulicy Poziomkowej, Siennej, Jaworowej, Długiej i Ruda mogą korzystać z dobrodziejstw XXI wieku, bo tak właśnie powinny wyglądać wszystkie ulice w naszym mieście. I Państwo, nie da się opowiedzieć o wszystkich inwestycjach, jakie zostały zrealizowane przez miasto Przasnysz od roku 2018 do roku 2023. Znajdujemy się w kolejnym miejscu, które zupełnie odmieniło swoje oblicze. Łąka kwietna, hamaki czy siłownia zewnętrzna. Udało nam się to wszystko zrealizować. W krótkim filmiku nie jesteśmy w stanie zawrzeć absolutnie wszystkich informacji, bo gdybyśmy chcieli zaprosić Państwa po takim kompleksowym naszym mieście i naszych inwestycjach, no to wtedy wyszedłby nam z tego całkiem długi film dokumentalny. Warto zauważyć, że trwają jeszcze naprawdę spore inwestycje w naszym mieście, jak chociażby budowa i remont osiedla Starzyńskiego. A ja już dzisiaj Państwa żegnam i nie mogę doczekać się kolejnych odcinków, w których będziemy Państwu opowiadać o nowych inwestycjach w mieście.